Głównym takim naszym tematem, główną bolączką i główną tragedią, można powiedzieć, był ostatnio wybuch choroby ASF. Ja bym powiedział, że nie był to wybuch, to była celowa zagrywka pewnych holdingów zachodnich, które miały za zadanie doprowadzenie do ograniczenia produkcji trzody chlewnej w Polsce i to im się częściowo udało. Proszę sobie zauważyć, że znajduje dwóch ludzi, niekoniecznie trzeźwych, nie szczędzących sobie spożywania tego trunku, znajdują dwa dziki, wyjmuje telefon i okazuje się, że dzwoni od razu do powiatowego lekarza weterynarii. Jak się później okazało, do powiatowego lekarza weterynarii numer mieli, ale do żony już nie znał. Więc szanowni państwo, myśmy wtedy wystąpili jako OPZZ do ówczesnego ministra rolnictwa. Natychmiastowa interwencja, natychmiastowe zasieki z ograniczeniem do maksimum jednego powiatu i natychmiastowy odstrzał dzików. Mieliśmy poparcie takich autorytetów jak profesor Bejsa. Jak się okazało, poprzedni minister spełnił nasze zadanie, nasze żądanie. Zrobił dokładnie odwrotnie. Wprowadził zakaz strzelania do dzików na tym terenie, czym położył ileś set polskich gospodarstw rolnych, polskich producentów trzody chlewnej, gdzie pamiętacie, jak wyciągano ludziom świnie z obory i utylizowano zdrowe świnie. To było coś nieprawdopodobnego. I przez te kolejne miesiące robiliśmy wszystko, żeby zapobiec temu wszystkiemu. Ja cały czas powtarzałem i powtarzam do dnia dzisiejszego, że problem ASF-u nie jest niemożliwy do zrealizowania. Trzeba wprowadzić tylko trochę porządku. Przede wszystkim zacząć od gospodarki łowieckiej. Gospodarki łowieckiej, która jest największym szkodnikiem polskiego rolnictwa w historii po 1989 roku, bo ta gospodarka zarządzana przez taki twór, który nazywa się Polski Związek Łowiecki, śmiem otwarcie o tym powiedzieć, tak, Polski Związek Łowiecki, który za nic ma polskich rolników i mało tego, za nic ma polskich myśliwych. Dlatego, że jak trzeba dzisiaj składki odprowadzić, no to oczywiście koła myśliwi muszą odprowadzać składki do Polskiego Związku Łowieckiego. Ale kiedy trzeba zapłacić rolnikowi godziwe odszkodowania, to nie mówią, że koła łowieckie są od nich niezależne. Także szanowni państwo, należałoby dzisiaj rozpocząć od jednej podstawowej rzeczy. Natychmiastowa, ale to natychmiastowa zmiana ustawy o prawie łowieckim, nie w takim kształcie, jakim jest teraz, zamienił stryjek siekierkę na kijek, że teraz to myśliwy nie będzie szacował strat i słusznie, tylko będzie leśnik szacował straty. A ja dzisiaj pytam pana premiera, pana ministra, wszystkich zaproszonych gości, jak myślicie, gdyby wam przyszło i mnie też płacić odszkodowanie z własnej kieszeni, to jak byście szacowali? No to jest proste, że szacowalibyście jak najniżej, dlatego że to są moje pieniądze. I ja się nie dziwię dzisiaj myśliwym, ja się nie dziwię leśnikom, że się sprzeciwiają temu. Bo szanowni państwo, majątek z Polskiego Związku Łowieckiego i cała gospodarka łowiecka to jest dobro państwowe. To jest nasze dobro, to jest majątek narodowy. Ja sobie nie wyobrażam, jak można dzisiaj dopuszczać do tego, żeby dwóch ludzi, i to z taką przeszłością, którzy zarządzają Polskim Związkiem Łowieckim, zarządzali tak potężnym majątkiem, jakim jest gospodarka łowiecka. Co z tego mają myśliwi? Co z tego mają leśnicy? Co z tego mają rolnicy, przepraszam? Ale przede wszystkim, co z tego ma budżet państwa? No szanowni państwo, miliony złotych oddajemy do jakiejś organizacji, a dzisiaj przychodzi się do pana premiera Morawieckiego i prosi się o pieniądze z budżetu państwa, żeby rolnikom zapłacić odszkodowania. A ja dzisiaj jako szef związku mam odwagę powiedzieć. I wszyscy pewnie tutaj rolnicy, my nie chcemy żadnych odszkodowań. My nie chcemy pieniędzy z budżetu państwa. My chcemy prowadzenia takiej polityki, żeby rolnicy za swoją ciężką pracę mogli godnie żyć. My sobie pobudujemy chlewnie, obory, stodoły, co trzeba. Tylko dajcie nam normalne ceny za nasze produkty rolne. My niczego nie żądamy. Tak jak tutaj mamy w przypadku Polskiego Związku Łowieckiego. Ja przepraszam, że tak się dziwię tej organizacji, ale mam pewien sentyment do gospodarki łowieckiej, chociaż myśliwym nie jestem. Bo jak sobie przeczytałem ustawę z bodajże 1923 roku, pod którą podpisał się Józef Piłsudski,
a z drugiej strony dzisiaj obchodzi się 90-lecia istnienia z Polskiego Związku Łowieckiego, to ja dzisiaj mogę zapytać i pana Blocha, i pana Gdulę, gdzie jest poszanowanie dla rolnika i gdzie jest prawo do własności gruntu dla rolnika, tak jak mieli przed tym rolnicy. I proszę państwa, w 1953 roku co zrobiono? Dzisiaj mówię, że ja chcę zniszczyć gospodarkę łowiecką, że robię zamach na majątek gospodarki łowieckiej, na majątek Polskiego Związku Łowieckiego. Nie! Szanowni państwo, dzisiaj oddacie to, co żeście nam ukradli. Bo w 1953 roku dekretem Bieruta z Polskiego Związku Łowieckiego, tego typowo demokratycznego, zrobiono Polski Związek Łowiecki, typowo komunistyczny, i ten twór przetrwał do dzisiaj. A wiecie, czym się zajmował ten związek w latach 50? A zajmował się właśnie wyłapywaniem makrowców z lasu, sprzedawaniem ich, przekazywaniem w ręce UB czy SB. Szanowni państwo, czy chcemy dalej dopuszczać do tego, żeby ta sytuacja miała miejsce? Myślę, że chyba nie. Jakby tego było mało, ja dzisiaj państwu powiem i przekażę, bo część z państwa na pewno wie, ale ja posługuję się zawsze dokumentami, ja posługuję się faktami. I może by państwu dzisiaj powiedzieć, że głównym zarządzającym Polskim Związkiem Łowieckim jest pan Lech Bloch. Lech Bloch, czytaj, towarzysz Kazimierz, który w latach 80. podpisał zobowiązanie, no i jak wiewiórki ćwierkają, zajmował się właśnie donoszeniem na myśliwych. Czy dzisiaj myśliwi zgodnie z własnym sumieniem dają mu prawo do zarządzania majątkiem takim, jakim jest gospodarka owiecka? Myślę, że nie. Proszę bardzo, to jest wyciąg z archiwum IPN-u. Podpis oryginalny pana Lecha Blocha. Ja tutaj niczego nie ściemniam, ja nie oszukuję, ja mówię prawdę. I druga gwiazda to jest przewodniczący, to jest taki odpowiednik naszego Sejmu, bo Gdula jest jakby premierem w Polskim Związku Łowieckim, a ten jest przewodniczącym, nazywa się Andrzej Gdula. I pozwólcie, że państwu przeczytam taki krótki biogram na temat tego pana. Jeżeli ktoś uważa, że mówi nieprawdę, jestem gotów stanąć dzisiaj przed wymiarem sprawiedliwości i ja się tego nie boję. W krótkim biogramie. W latach 80. pan Andrzej Gdula był sekretarzem KC PZPR w Bielsku Białej. W 1985 roku po sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki towarzysz Kiszczak wziął go na wiceszefa MSW. Od 1986 roku w KC jako kierownik Wydziału Społeczno-Prawnego do spraw stosunków między MSW, MON i kościołami. W 1988 roku był w ścisłym gronie urzędników PZPR planujących rozmowy z opozycją, potem uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Według historyka Antoniego Dudka, Andrzej Gdula w 1984 roku ściągnięty został z aparatu partyjnego do MSW, gdzie w randze wiceministra dostał zadanie zrobienia porządku w resorcie po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki. Sprawa została szybko wyjaśniona, niby zbrodniczy sekretariusze poszli siedzieć, ale po skutecznym wykonaniu zadania w 1986 roku pan Andrzej Gdula przechodzi do KC PZPR jako kierownik Wydziału Społeczno-Prawnego do spraw stosunków z MSW, MON i kościołami. Główną rolą tego stanowiska o enigmatycznej nazwie było nic innego jak nadzorowanie z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, służb specjalnych, również zreformowany przez samego Gdulę w słynnej sekcji Departamentu 4 MSWiA. A wiecie, czym zajmował się Departament 4 MSWiA? Ano zajmował się zwalczaniem Kościoła katolickiego w Polsce. I szanowni państwo, mówię to z całą odpowiedzialnością, żeby dzisiaj przedstawiciele rządu, przedstawiciele polskiego parlamentu zrozumieli, że my mamy naprawdę dobre intencje, propolskie, prospołeczne, prosocjalne, bo ten projekt, nasza propozycja godzi rolnika, myśliwego, leśnika i rząd. Dlaczego? Że zgodnie z naszym projektem, jeżeli oni tak mówią, że prowadzą taką dobrą gospodarkę łowiecką, taki dobry system, nie mamy nic przeciwko temu. Prowadźmy go dalej.
tylko że głównym zarządcą polskiej gospodarki łowieckiej będzie premier polskiego rządu, a wszystkie wpływy będą wpływały do budżetu państwa polskiego, łącznie ze składkami myśliwych. I trzeba skończyć z tą organizacją typowo komunistyczną, bo nawet w Polsce nastąpił, pamiętacie państwo, podział administracyjny kraju na 16 województw, a u nich jest nadal 49. 49 łowczych okręgowych, proszę państwa, mówi się, że zarabiają od 12 do 23 tysięcy złotych miesięcznie. I z drugiej strony ktoś przychodzi i próbuje wmówić w polskim przedstawicielom polskiego rządu, że jeżeli wejdzie w życie projekt Sławomira Jestewskiego czy rolniczego PZZ-u, to budżet państwa straci 100 milionów złotych. Ja pytam, skąd macie takie rozliczenia? Same składki dla rolników to jest około 60, przepraszam, odmyślimy, to jest około 60 milionów złotych. Jakim prawem człowiek, dwóch ludzi dysponuje tak potężnym majątkiem? I proszę zauważyć tutaj, proszę ten wykres jeszcze, jeżeli jest pan Tomek, gdzie są wyliczenia, najważniejsze to na spodzie. Te straty Skarbu Państwa nikt do dnia dzisiejszego nie był w stanie policzyć, ile jest zaparzeń, złych odstrzałów i tak dalej. Jedni mówią, że to są setki milionów złotych, inni mówią, że to jest miliard, jeszcze inni mówią, że 1,5 miliarda. Pytam, czy tutaj niepotrzebny jest w końcu normalny gospodarz, żeby można było, żeby zarządzał tym, przynajmniej z ramienia premiera, polski minister rolnictwa, jakbyśmy chcieli, mądry minister rolnictwa, żeby godnie mógł zarządzać tą gospodarką i żeby te wpływy wpłynęły do budżetu państwa. Nie do rolniczego PZZ-u, nigdzie indziej, tylko do budżetu państwa. Wtedy będzie nasza zgoda na to, żeby budżet państwa płacił odszkodowanie. Bo każdy wtedy mądry minister, mądry premier, jak nie zechce uszczuplać budżetu państwa, to nakaże kołom łowieckim takie prowadzenie gospodarki, żeby nie przekroczyło 0,5 dzika na kilometr kwadratowy. I tym samym, szanowni państwo, zapominamy, czym jest choroba ASF w Polsce. Załatwiamy wszystko i dopiero wtedy możemy przechodzić, proszę państwa, do odbudowy stada trzody chlewnej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, szanowni państwo, mógłbym jeszcze mówić tutaj 2 godziny, ale widzę, że wy kochacie, tak mnie słuchacie, jak ja przemawiać, więc będę powoli kończył, ale moja prośba tutaj do przedstawicieli rządu i do państwa. Pomóżcie. Ja tylko was proszę, pomóżcie. Jesteśmy bardzo blisko. Jesteśmy blisko historycznego przewrotu w całej gospodarce łowieckiej, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jeżeli dzisiaj wyrzucimy z Sejmu ten chłam, który jest procedowany, jeżeli wrzucimy go do kosza i przygotujemy nowy, normalny projekt, oczywiście ja tutaj nie neguję, bo premier będzie przygotowywał statut, kto będzie wydzierżawiał, jak będzie wydzierżawiał, ale szanowni państwo, łowczych okręgowych, łowczego krajowego przedstawiają rolnicy, organizacje rolników, kół myśliwskich i przedstawiciele organizacji branżowych. Wtedy godzimy interesy rolnika i myśliwego, bo będą mieli wspólnych kandydatów i nie będziemy mieli 49, tylko będziemy mieli 16. I nie będą zarabiali 20 tysięcy, tylko powinni zarabiać dużo mniej, tyle na ile zasługują. Dlatego jeszcze raz, szanowni państwo, bardzo proszę o pomoc, o wsparcie i tutaj rolników, że kiedy jest posiedzenie komisji, kiedy trzeba interweniować, przyjedźcie, poświęćcie ten czas. Nie słuchajcie tych bzdur, które wam opowiadają o bioasekuracjach, innych pierdołach. To są rzeczy drugorzędne. To jest leczenie skutków. My musimy zlikwidować przyczynę. Jak zlikwidujemy przyczynę, dopiero wtedy osiągniemy sukces. Dziękuję bardzo.